Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Notwu. Oczywiście jesteśmy w Palionowie i słuchajcie, jest to czwarty odcinek, który już dzisiaj nagrywam, ale jestem mega szczęśliwy, że mogę te odcinki dla was nagrywać. Słuchajcie, jesteśmy znowu koło mojego domku, co jest wielka głowa moja, czyli wielka głowa Tostowicza, Tosta. Tu jest domek Dave'a, oczywiście tutaj będą się pojawiać następne domki, pewnie tutaj będzie albo Neona, albo Paliona i tam pewnie jakiś powstanie, albo w sumie to nie wiem, gdzie te domki jeszcze tutaj powstaną, ale gdzieś na pewno. W każdym razie, słuchajcie, dostałem cynk, że wyzwanie Herobrine'a jest kolejne. To już będzie trzecie wyzwanie. Nie wiem, ile on tych wyzwań ma dla nas przygotowanych, ale to już będzie trzecie wyzwanie. Wyzwanie Herobrine'a. Więc mamy tak, pierwsze wyzwanie zrobione. Mówić cicho przez cały odcinek. Mówiłem wraz z Davikiem. Później mieliśmy zrobić pranka na koledze z Palionowa i temy mieliśmy w skrzynce. Zrobiłem, na Davicu zrobiłem pranka. To było tutaj, wysadziłem mu troszkę domko. Jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, to koniecznie wbijcie, ponieważ jest na kanale. No i słuchajcie, trzecie wyzwanie. No jest trzecia strona, jest, o nie, już to widzę. To się samo aktualizuje, ja nie wiem, jakie tam jest wyzwanie. Zrób prezenty dla wszystkich kolegów z Palionowa. Ma być bogato. Co? Mamy zrobić na bogato wyzwanie. Czyli mamy dać prezenty. Czyli będziemy potrzebować na pewno kilka skrzynek. Dobra, wiecie co, zabiorę te skrzynki, bo... To nie był dobry pomysł. Zapomniałem, że tutaj mam itemy. Więc weźmiemy może skrzynki z góry, tutaj jakieś puste, ponieważ nie chcemy się robić tych skrzynek teraz. Mamy trzy skrzynki. To będą te trzy skrzynki, w których będziemy musieli zrobić jakiś prezent, ale ma być na bogato. Więc nie wiem, no co my tam, no na bogato to mi się kojarzą diamenty, tylko... O nie... Nie będą teraz do mnie strzelać, czekajcie, prześpimy się na szybko tutaj w tym domku, żeby nas te potwory nie goniły, ponieważ są straszne. Ciągle mnie tutaj torturują w tym Minecrafcie. Dobra, prześpimy się na szybko. Słuchajcie, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, ponieważ 70% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału i ja to mogę widzieć, słuchajcie. Ja to wszystko widzę w statystykach, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie powinieneś to zrobić, żeby być na bieżąco. Ponieważ kto subskrybuje, ten wie wszystko. Więc jeżeli chcesz wiedzieć wszystko, koniecznie musisz zasubskrybować. Oczywiście już przebiliśmy próg 10 tysięcy subskrypcji, z czego jestem mega szczęśliwy. O ty kurczę, kolego, nie mam strzał. Teraz jesteś cwaniak, kurczę, gdzieś się zostawiłem, jak wróciłem z wyprawy z ostatniego odcinka, z kopania diamentów. Ej, właśnie, w sumie jak kopałem diamenty, bo w poprzednim odcinku zacząłem kopać, tu są te diamenty, jakby 10 diamentów z tego poszło na naprawę killowa, żebym miał już killów jakby naprawiony. No, ale zostało mi ich trochę, więc w sumie możemy dać im prezenty w postaci diamentów. To by nie było głupie, bo to jest w końcu na bogato, ale... Dodałbym jeszcze coś. Zobaczymy, czy coś tutaj mamy jeszcze. Może damy im... Może damy im po 4 perły. Zostawię sobie też 4. Może damy im... Co jest takie cenne, co ja mam? Tu jest jakaś książka, ale mam tylko jedną, więc to by było niesprawiedliwe. Co by było cenne jeszcze? I tu w tej skrzynce... W sumie to nie mam nic takiego cennego, mam dwie płyty w sumie, ale te dwie płyty są mi niepotrzebne totalnie. Siodła to na pewno chłopaki mają. Aj, mało cenne rzeczy mamy. O, tu w ogóle są kurki, to też jest bardzo ważna sprawa, ponieważ... O, jest oscypek i jest żurawinka, ale są tu jeszcze jakieś dwie kury, które... Nie wiem, co tu robią w ogóle. Dobra. O, no to będą dalej tylko 4 kurki. Myślałem, że uda nam się stworzyć następną, ale się nie udało. Dobra, czekajcie, tak. Ściągnę sobie te pochodnie, bo mi są tu niepotrzebne. Jaki prezent moglibyśmy im tam dać jeszcze, żeby było to cenne dla nich? Może damy im... Nie wiem, czapka szkieleta... Czaszka, przepraszam, nie czapka. Stół do enchantu też mam tylko jeden, no nie no, chyba po prostu musimy im dać diamenty, no bo w sumie to nic innego nie mam, mógłbym złoto dać, ale czy złoto jest takie cenne? No chyba nie do końca. W sensie oni na pewno mają go dużo, oni są o wiele bardziej bogaci niż ja, więc może po prostu dam im te diamenty w skrzynkach. Tylko ile tych diamentów? Ma być bogato, więc w sumie może jako, że daję tylko diamenty, no to dam im może tego trochę więcej. Tu już damy Davikowi do nowego domku. Tu w ogóle szybę mu rozbiłem i jeszcze nie naprawiłem. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Dobra, skrzynka z prezentem damy ją mu tutaj na wejściu. I tych diamentów musimy podzielić na 3. Więc podzielmy może tak. I teraz to musimy podzielić też na 3. 8. 8.
I teraz tak, tak, tak. I dostaną 2 diamenty. Czyli każdy dostanie po 25 diamentów. I po 4 perły. Dobra, no to jak to wyjdzie tutaj w tym przypadku? Okej. I 4 perły, to może zrobimy tak. I tak. I każdemu tak do skrzynki. I to jest, myślę, że dobra. Jeszcze tabliczki weźmiemy i napiszemy im, że to jest prezent po prostu ode mnie. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. Musieliśmy to zabrać. Bo oni by to zobaczyli. Przynajmniej Dave jest teraz na serwerze. Nie może on tego zobaczyć. Ale... O nie, akurat tam poszedł. Widzicie to? To nie mogę, ale było blisko. Totalnie było tak blisko, że masakra. Dobra, idziemy najpierw, zrobimy to do Neona i do Pawliona, ponieważ... Davik tutaj coś tutaj skrobie, więc ja mu nie przeszkadzam. Wykonujemy kolejne zadanie od Herobrine'a, bo on sobie tutaj będzie dalej budował, bo on coś tutaj z tym domkiem próbuje. Będziemy musieli mu tą skrzynkę dać w taki sposób, żeby on tego nie zauważył. I może w jakimś miejscu, w takim, w którym on nie od razu zauważy, w którym nie przyjdzie od razu. No, to będzie ciężkie, mi się wydaje. Dobra, lecimy tam do tej wioski. Na razie pójdziemy do domku od Neona i Paliona na początku i tam zostawimy im te prezenty. O nie, w sumie mi się to... O. Tak, o, mamy to przygotowane już. Że nie musiał tego rozwalać. Mam nadzieję, że Dave nie zauważył tego, co tam było. Bo stał tyłem, więc nie powinien zauważyć. Dobra, wchodzimy tu do Palionka. Mam nadzieję, że ma tu jakieś tabliczki, ponieważ przydałyby mi się tabliczki do tego, żebym mógł po prostu napisać, że to jest prezent ode mnie. Ja, on jest tak bogaty, że ja nie wiem, czy te tabliczki to mu jakąś różnicę zrobią. Jeszcze jak ode mnie prezent dostają, ma bloki w ogóle jakieś diamentowe i tak dalej. Jest totalnie najbogatszy, no ale co się dziwić, to jest w końcu burmistrz. Dobra, zostawmy mu to tutaj, na samym środku. I lecimy tak. Teraz tu, tu, tak, tak. Jest ok. Teraz robimy tabliczkę. I napiszemy prezent od tosta. Prezent od tości. O, od to ścika. Tak napiszemy. Prezent od tościka. Dobra. Tak zapiszemy. O. Ładnie to wygląda fest. Dobra, lecimy teraz do Neona. Mam nadzieję, że. No, go nie ma na ser. O, Dave też wyszedł. Ej, to będziemy w stanie teraz mu zrobić. Wyszedł z serwera, więc lecimy szybko tutaj do Neona, damy mu tą skrzynkę na szybko i lecimy do Dave'a, póki go nie ma na tym. Tu została jeszcze skrzynka w ogóle z jakiegoś odcinka, ale to dajmy mu może gdzieś wyżej, żeby on tego nie zauważył od razu. Może damy mu to tutaj. Tu jest jeszcze skrzynka z tego prezentu ostatniego, co mu daliśmy. Ale nie, to nie możemy mu tego dać w tych miejscach, bo on się zorientuje, w sensie, jakby to nie będzie taka niespodzianka. Damy teraz mu tu, na tym piętrze jeszcze prezentu ode mnie nie miał. Więc piszemy tutaj to samo. Prezent od tościka. Dobra. O, tu jeszcze była taka minka, o. I wkładamy do środka tak jak poprzednim razem. O, tak. Tak, tak. Mają kolejny prezent i został już nam tylko Dave, nie ma go na serwerze, więc musimy się pośpieszyć, żeby to było na szybko zrobione, żeby on nie zdążył tutaj wrócić. Ja jestem najbiedniejszą osobą na tym serwerze, a jeszcze im prezenty robię. To jest chyba najlepszym tostem jestem chyba na świecie. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że jestem najlepszym tościkiem, jaki istnieje na tym świecie. Myślę, że ta, no ja takie prezenty daję. No nie ma to tamto, ale wyzwanie Herobrine'a w sumie to nie miałem wyboru. Normalnie to bym pewnie im tych prezentów nie dał, ale... O, tu jeszcze jest panda, dobra panda, patrz. Będę dobry, masz 2 prezenty ode mnie, masz 2 diamenciki. Proszę cię bardzo. Tylko nie przewal na głupoty. Zrób sobie z tego jakiś mieczyk, żebyś mogła się bronić przed złymi wilkami i innymi takimi. Dobra, lecimy do Dave'a, zostawimy mu ten prezencik tam gdzieś. Ale nie zostawimy mu przy wejściu. Przy wejściu nie, bo on się od razu zorientuje. Bo on teraz tam jakieś prace ma też. Akurat wyszedł teraz na chwilę, ale szybko załatwimy to. Czmychniemy i nas nie zauważy. Tu w ogóle jakiś garaż ma też. Ale dobra, w którym mu to miejscu najlepiej zostawić? Wejdźmy tu. Może zostawmy mu to wśród innych skrzynek. O, tu, ale na górze. O, tu jest najlepsze miejsce na to. Bo tu jest idealnie tak środeczek. O, to jest to. Dobra, wsadzamy diamenciki. Tak. Ale mi to pięknie teraz wyszło. I damy tu. I uwaga. Prezent od tościka. Minka i... Dobra, mamy zrobione prezenty, słuchajcie, dla wszystkich członków Palionowa.
Tu tą szybę będę musiał naprawić mu kiedyś, bo zrobiłem mu ogromne szkody. Jeszcze nie zdążyliśmy tego naprawić. No dobra, no i to by było na tyle, słuchajcie, na ten odcinek. Wrócę tutaj do swojej chaty. Nie ma Dave'a, więc nie zauważył, ale było blisko, słuchajcie. Więc dobra, tyle. To by było na tyle, ale mam piękny widok na tą jego chatę i na ten cały, na tą całą zjeżdżalnię, z którą będą na pewno następne odcinki, więc czekajcie. Koło mojej chaty i koło głowy tosta. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już jutro o 15:19.